Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj uskutecznimy takiego trochę świątecznego, ale trochę też tak po prostu hala zakupowego. Będą rzeczy z Ikei, rzeczy z Pepco i dosłownie chyba jedna rzecz z Biedronki. Może zacznę od Pepco, bo już sobie to tutaj powykładałam. Pokazywałam wam chyba film albo dwa filmy temu, takie przepiękne szklanki. No i jako, że mamy w końcu kuchnię, no to oczywiście musiałam je kupić. Jakby ktoś był ciekaw, to te szklanki kosztowały 20 zł. Kupiłam sobie ich 6 sztuk, no bo wiecie, jak będziemy mieli gości, to tak, żeby było tego trochę. Kupiłam w końcu też Mikołaja z żółtaczką, żeby móc sobie przyozdobić kieliszki, żeby móc je odróżnić. I to kosztowało 7 zł. I kupiliśmy też takie fajne szklanki, słuchajcie, powiem wam, że jestem w szoku, bo te rzeczy są naprawdę bardzo tanie. Tutaj mam zestaw 4 szklanek i to kosztowało 15 zł. I to są szklanki, o, takie powiedzmy, takie do drinka z whisky czy coś takiego. Jakby wiadomo, że to nie jest drogie szkło i ono ma tutaj taki ślad, Andrzej, po czym? Po łączeniu po prostu. No, to są maszynowe takie wytłoczki, nie? To nie, tak. Nie robi tego. No. Także to jakby ktoś porównał to sobie z jakimś krosno, które często jest w Lidlu i Biedronce. No ale jest też dużo droższe. No jest droższe, no a to te krosno wygląda, powiedziałbym, z 5 razy lepiej, nie? No trochę tak. Ale to... za cenę ile to było? To było za 15 zł za 4. No, no to... No, właśnie. Także no, szklanki z krosno są przepiękne, ale też dużo kosztują. Niestety, może kiedyś się takich dorobimy. Teraz stwierdziliśmy, że żeby nie było w Siurnie, jak ktoś nas odwiedzi, to kupiliśmy 8 takich i 8 takich większych. Jak możecie zobaczyć, to jest dokładnie ten sam wzór. I te większe kosztowały za 4 sztuki 17 zł, czyli 2 ziko. Więcej. Jeżeli chodzi o Pepco, mam jeszcze jedną rzecz i to kosztowało 20 zł. To jest taka rękawica kuchenna. Mamy takie swoje, swoje stare niebieskie, ale one są już mocno zmęczone życiem. No i oczywiście ja ich nie wyrzucę na wszelki wypadek, upiorę je i będę sobie trzymała, ale stwierdziłam, że kupię takie na podmiankę. Fajnie w sumie, bo one są tu gumowe, więc wiecie, jak się ubrudzą, to będzie można je po prostu opłukać, nie trzeba będzie od razu je wrzucać do pralki. Ciekawa jestem, jak mi się sprawdzą, ale wzięłam. A, i 2 dyszki kosztowała 1, jakby co, czyli komplet 4 dyszki. Całkiem dużo. No, to prawda. Dobra, i tyle jeżeli chodzi o Pepco, to może teraz Biedronka, bo mamy tylko jedną rzecz i cała reszta już będzie potem z Ikei. W Biedronce kupiłam taką matę, po prostu pod drzwi, wycieraczkę. I to kosztowało, słuchajcie, jakieś 20 zł. Tak mi się kojarzy. Z tego co pamiętam, miały być też wycieraczki świąteczne, ale szczerze mówiąc, w naszej Biedronce nic takiego nie było. Wybrałam sobie taką, była jeszcze taka z napisem cześć, ale ta mi się podobała bardziej. Więc tak, 2 dyszki w Biedroneczce. No jak już jesteśmy przy macie, to mogę pokazać wam jeszcze to. Coś takiego bardziej zimowego i świątecznego. Tak jak widzicie, mamy tutaj jelonka. To się nazywa Hemmawe. Jest to produkt z Ikei. I powiem wam, że trochę się zdziwiłam, bo chciałam teraz posprawdzać cenę, żebyście wiedzieli, co ile kosztowało. I ta mata kosztowała 50 zł, a my nie zwróciliśmy uwagi na cenę w sklepie, także trochę się teraz niemiło zaskoczyłam. Ile wymieniasz tego? No tamtą, żeśmy wybrali, co mieliśmy z Ikei, tą pierwszą z napisem dzień dobry. 4 lata, no to prawda. Ale teraz wygląda po tych remontach strasznie, więc idzie do kosza. No idzie do kosza i podmianka będzie. Także to kosztowało, słuchajcie, 49,99. Lecimy z kolejnymi rzeczami. Tu mam coś, co jest w kartoniku. Andrzej może stawi wam tutaj w filmie zdjęcie, żebyście wiedzieli, jak to dokładnie wygląda. Jak widzicie, to się nazywa Elove i mamy to w kolorze czarnym. To jest taka podkładka, w sumie ona jest sprzedawana na, przy biurkach. Tak, to jest jaka podstawka pod monitor z szufladką. Natomiast to jest taki life hack. Jeśli macie jakieś takie rzeczy na blacie w kuchni, i na przykład kawiarkę i macie tam jakieś przybory do tej kawiarki, na przykład kapsułki. Tak. To dla tych, co nie są kawoszami. No. To warto sobie takie coś postawić,
bo ładnie sobie te maszyny typu ekspres, typu młynek sobie na tym stoją, a pod spodem macie przybornik i możecie coś pochować. Tak, także już niedługo, mam nadzieję, jak w końcu pojawią się kontakty, których tutaj w dalszym ciągu za mną brakuje, jak tylko one się pojawią, to pewnie to pójdzie w użycie, no bo wtedy wyjmiemy też, Andrzej wyjmie swój ekspres i gdyby ktoś był ciekaw, to to kosztowało 99,99, czyli stówka. Andrzej obiecuje nagrać taki ASMR z kawowych sprzętów. Tak, no, a to będzie fajnie wyglądało, bo masz teraz ten od Grzesia taki fajny ten, jak to się nazywa? Portafilter. Portafilter. Dobra, tu mam kolejne rzeczy. Zacznę może od tych małych. To są, słuchajcie, takie spinaczyki. Kupiliśmy tego kilka, zaraz wam powiem, ile tego kosztuje. 15 ziko. 15, o tak, 15 zł. 15 ziko za paczkę, to jest 20 sztuk takich klamer do wieszania zasłon. Wtedy tak. Jak macie takie taśmy, to możecie je sobie spiąć ze sobą i wtedy one się ładnie pikują. Tak, na sztywno i z tego właśnie, co czytaliśmy, to można to normalnie wrzucić do zmywary. W sensie nie trzeba tego chyba ściągnąć, nie do zmywary. Ja bym to ściągnął do prawie, tak ściągnął, ale wiesz, gdzieś... jak to się będzie obijało? Nie, ja bym to ściągał. No dobra, ale w każdym razie, wiecie, no jak już to ułożycie na tym, to to tak na sztywno będzie się trzymać i te firanki czy tam zasłonki nie będą wam zmieniały kształtu, więc będą cały czas ładnie wyglądać. To taki gadżet. Tutaj, słuchajcie, trochę hit się okazał w tak zwanym międzyczasie. Kupiliśmy, to są dwa jakby co, dwa takie małe kosze, żeby móc sobie segregować śmietki. Tu jest taka pokryweczka, to się pięknie otwiera, także łatwo się to otwiera i zamyka. I słuchajcie, chcieliśmy kupić, bo mamy taki kosz, tylko w wersji dużej już, na rzeczy takie, wiecie, na śmieci po prostu zmieszane, nie? I chcieliśmy dokupić do niego tą pokrywkę, bo jak ja je kupowałam, jak kupowaliśmy ten kosz 4 lata temu, to ta pokrywka była taka, że tylko się ją ściągało. A teraz jest dostępna taka pokrywka, którą też się po prostu otwiera. Wiecie, że nie można? Nie da się dokupić samej pokrywki. Trzeba kupić cały kosz. O, w ogóle to jest Made in Poland. No, ale powiem wam, że tak niemiło się zaskoczyłam. No bo to jest po prostu takie marnowanie pieniędzy. W sensie, jak macie kosz z Ikei i popsuje wam się pokrywka, albo ją zgubicie, albo coś takiego, to nie możecie po prostu dokupić samej pokrywki, mimo że one są pakowane osobno. Tylko musicie bulić za wszystko. No i to moim zdaniem jest takie trochę bez sensu. Już wam mówię, ile to kosztuje. Kosz z pokrywką, dwie sztuki, kosztowało to razem 80 zł. Czyli powiedzmy, że 4 dyszki za jeden. I teraz będę już nurkować w torbie, która jest całkiem spora. Trochę tych rzeczy tu mamy. Już cały czas IKEA. Tak, cały czas IKEA. To kosztowało chyba 5 zł. Taki zaparzaczek. Taki zaparzaczek do herbatki, żeby wszyscy nie latały. To jest no klasyczne, czyli takie wypełnienie organizer na sztućce. Do sztućców, tak. Ile to kosztowało? Już wam mówię. 4 zł! Ale taniuszek. Bo to jest ten najbardziej basicowy model. Tak, no. 4 zł to kosztowało. Dobra, to teraz może ta podkładka, bo mamy ją tutaj też na wierzchu. To jest taki ociekacz. No taka mata, która po prostu wam wsiąka wodę i to kosztowało 11 zł. Tu mamy taki organizer, słuchajcie, na noże. To się nazywa updatera. Ale tego jest dużo rodzajów, więc tych updater tak. Możecie sobie wybierać, co tam wam pasuje. I tu jest jeszcze taka tacuszka. Przegródka, tak. Taka przegródka. I to kosztowało, słuchajcie, 20 zł. Kolejna rzecz. To jest taki ociekacz i gdyby ktoś chciał powiedzieć, że on jest bardzo malutki, to my wiemy. Tylko my zawsze wszystko myjemy w zmywarce, pojedyncze rzeczy zazwyczaj tylko myjemy, wiecie, tak ręcznie. Także nie potrzebujemy, żeby to było duże. Jest tu gdzieś nazwa? O, tutaj widzicie nazwę, a cena tego to jest 59,99. Kolejna rzecz do kuchni. Mogłabym, słuchajcie, poczekać do rana, żeby było lepsze światło, bo teraz się tutaj doświetlam lampami, ale bardzo potrzebujemy tych rzeczy, żeby już się organizować w tej kuchni, dlatego ten hall nagrywamy tak na szybko. Tutaj mam 3 sztuki, słuchajcie, takiej maty. To kosztowało chyba 20 zł. Tak,
20 zł, oczywiście bez grosika. To są takie maty, które wkładacie sobie w szufladę. Raz, że wam to po prostu zabezpiecza ten dół, a dwa, nie powinny się rzeczy potem tak ślizgać, nie? Więc jak macie coś, jakieś szkło wkładacie do szuflady czy coś takiego, to powinno to ładnie, stabilnie siedzieć. To jest taki śmieszny bajer. Nawet nie wiem, ile to kosztowało. Też chyba jakieś 5 zł albo dychę. Tak. To jest szczotka do ubrań. To jest szczotka do ubrań. Mega mnie to zaintrygowało, tak, 10 zł. I po prostu stwierdziłam, że to kupię, bo po prostu, no, dałam się złapać, no wiecie, jak to jest w Ikei. Tutaj mamy nożyk, jest zabezpieczony, jest to nożyk do pizzy. Takie kółko, klasyk. Kolejne rzeczy to są takie białe pudełeczka. Kupiłam właśnie białe, no bo mamy białe meble, więc będzie ładnie wyglądało w szafce. I słuchajcie, jeszcze jakiś czas temu, jak kupowałam rzeczy do swojej toaletki, te koszyki były po 15 zł, a teraz są po dychu. Także naprawdę spoko. Tu jest 5 sztuk, jak możecie zauważyć. Czy to ma jakąś nazwę? Wie coś tam. Ten dobry, nie widzę. Jestem dobry w nazwach w Ikei, ale... Nie widzę tutaj nazwy jako takiej. No dobra, no w każdym razie takie koszyki. I co nam zostało? Zostało nam rzeczy, kolejne rzeczy do kuchni. To w zasadzie jest, słuchajcie, z działu łazienkowego. Identyczne mamy w łazience, tylko jakby identyczne, no, w innym kolorze. I to kosztowało 20 zł, to jest dozownik na mydło. My oczywiście tutaj wlejemy płyn do naczyń. I jeszcze jedna rzecz, to też było w sumie na łazienkach i to też jest chyba na mydło, nie? Tylko w, tak, w kostce. To jest taka podkładka i ta podkładka kosztowała 5 ziko. I stwierdziliśmy, że postawimy sobie to tak o i obok położymy gąbeczkę, nie? Żeby nie leżała tak jakby na luzie. I ostatnie rzeczy, które mi tu zostały, jest tu tego bardzo dużo, więc nie będę wyciągać wszystkiego. Oj. To są wieszaki i to są, słuchajcie, najtańsze wieszaki, jakie możecie kupić w Ikei. Ja je kupiłam ze względu na to, że no teraz wszystko w naszych szafach będzie wisiało. Również t-shirty. I zależało mi na tym, żeby te cieniaki, żeby te wieszaki były jak najcieńsze. Czyli cieniaki. Czyli cieniaki. Ej, ale jestem ciekawy. Dajcie znać w komentarzach, bo dla Andrzejka to jest nowość. Czy wy spotkaliście się, żeby ktoś wieszał t-shirty na wieszakach? Ja całe życie byłem przekonany, że wszyscy mają to zestakowane po prostu na kubkę w szafie, a nigdy nie wieszał, bo wieszę to się, nie wiem, jakieś bluzy, koszule, sukienki, takie tam rzeczy, a o t-shirtach nie słyszałem. Także jestem ciekawy, jak u was jest. Moim zdaniem to jest kwestia upodobania. Znam kilka osób, które mają wszystko powieszone, nawet spodnie, no takich, wiecie, tych specjalnych wieszakach. Także jakby ja to kułam i ja to kupuję, dlatego zakupiliśmy wieszaki właśnie w dużej ilości. Ten wieszak, on się nazywa, o tak, gdyby ktoś był zainteresowany, i on kosztuje, jakby paczka kosztuje 10 zł, czyli jeden taki wieszak kosztuje złotówkę. I powiem wam, że mamy ich bardzo dużo, one są spoko, wiadomo, ciężkich rzeczy, takie jak kurtki i tak dalej. Do takich cięższych, większych gabarytów lepiej jest mieć te wieszaki, które są drewniane, albo są też w Ikei takie wieszaki z takimi szerokimi tutaj boczkami, też ale plastikowe. Hint dla was, kupcie sobie przynajmniej do jednej szafy, kupcie sobie też te drewniane z Ikei, to są te z drewno-cedrowe. Tak. Bo jak macie takie coś w szafie, to mole nie lubią zapachu cedru i cedry fajnie też chłonie wilgoć, więc polecajka, żeby sobie wsadzić chociaż jeden taki. Tak, no a my kupiliśmy to właśnie, mamy chyba 6 sztuk takich wieszaków, bo brakowało nam, jak zaczęliśmy prać rzeczy i wieszać bluzki. Także za chwilę kolejne ciuchy wylądują w pralce i będę mogła je powiesić, bo trochę nas to wstrzymywało. Naprawdę bardzo spoko. No tak jak widzicie, pojedynczy taki, on jest turbo cieniutki, taki naprawdę cienki. Nic więcej do koszulek wam nie jest potrzebne, naprawdę. Także mocna polecajka, bo mamy już ich dużo, a teraz mamy ich jeszcze więcej. No i to byłoby tyle w sumie, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo wam za niego dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I do zobaczenia w kolejnym vlogu, vlogmasie, jakoś tak.